Zbiernik Grzegorz Lambecki. Wyższa Szkoła Gospodarki. Będziemy liczyć czas. Jeśli będzie odstęp większy niż minuta, to znaczy, że będą lepsi od kolejnej osady. Można sobie nie myśleć. Michał Szpakowski, Mateusz Grandowski, Wiosław Kędziec, Dariusz Radosz, Marcin Sobieraj, Kamil Zajkowski, Paweł Rościński, Wiosław Świętarski, Zernik, Cezary Gościński. Brawa na ósemki Wyższej Szkoły Gospodarki. 40 czy minuta 40? Dobrze. Brawa, brawa, szanowni państwo, azer jest śledzimy. Paweł Mieczkowski, Konrad Kupka, Konrad Leszczewski, Piotr Czerski, Konrad Kołodziejczyk, Kazimierz Kaczyński, Fryderyk Rodecki, Tomasz Zagórski, Sergii Maciej Kawczyk. Pał! Jedna mocna Szczecin. Wyższy Szkoły Gospodarki. A w tej osadzie wiosłują Karol Jaworski, Mateusz Dziechciarz, Jan Pucera, Adrian Stępień, Dariusz Matiaszczyk, Sławomir Czerwiński, Dariusz Kwadrat, Krzysztof Pańczyk, Sergii Michał Kowacz. I proszę popatrzeć na te biura wiosek. To są jedyne takie biura na świecie, żaden inny klub takich nie może mieć, ale bardzo, bardzo takie popiracy sobie tutaj zrobili nam. Właśnie ze Szczecina. Wielkie brawa! No i brawa także dla juniorów z Litwy. Także Lidzini jako pierwsza osada wieku juniorskiego. A Ligi Junior to patrzyła Wyrkowskie Towarzystwo Wyszalskie i Wyspan Kurzon, to osada włączona, które wiązują Maciej Malikura, Filip Stasza, Mikołaj Modra, Dawid Walentowski, Bartosz Kurgan. To są wieślarze BTW Bydgoszczy, Bydgoszczy Państwa Wieślarskie oraz Filip Leszczyński, Bartosz Leszczyński, Witold Szczepański. To są wieślarze Wisły Grudziądz, a sternikiem jest Oliwia Olejniczak. A my proszę Państwa teraz raz jeszcze nagradzamy brawami osadę Lotkowy Polski, ale także dwie najlepsze osady w biegu akademickim, a więc drugie miejsce AZS Szczecin. I miejsce pierwsze, Wyższa Szkoła Gospodarki. Jeszcze dalej, panowie, jeszcze dalej przepływamy, bo za chwilę będzie wpływała kolejna osada, tak? Także płyniemy w stronę okręgu sportowej. Kasiu, ja nie mogę takiej okazji nie wykorzystać i tutaj zamienimy dwa słowa z bohaterem tej szczecińskiej osady. Dostaliście... Ja tylko dodam, że już wpływa to. Jak się z tym czujecie? No to się cieszymy, że traktuje się to w ten sposób. Brawa dla Waszego, szanowni państwo. To ósemka Zaliszy Bydgoszcz. Brawa dla Zaliszy. Dawid Kowalski, Mikołaj Zawicki, Bartosz Pawłowski. Mocno, mocno panowie do końca. Mocno do końca. Jeszcze dwa pociągnięcia. Dominik Wachowiak, Mateusz Kraska, Olaf Gil. Szymon Gimkralski, Stępnik, Mateusz Szost, trener Tomasz Ciechanowski. Brawo Zalisza! Za chwilę będziemy Państwu brawo się z kolejna osada, druga osada Lotto Bydgoski, Dominik Kaszur, Mikołaj Wertowski, Radosław Krzewiński, Jan Kacper, Jędrek Skierecki, Kajetan Mikołajczak, Kacper Malicki, Jarek Kłopka i sernik Hubert Szulc. Trenerem tej osady jest Daniel Berna, Kajtys, a także Tomasz Czubak, a więc dwóch trenerów. No i także brawa dla juniorów Lotto Bydgoski na tych ostatnich 100 metrach, jak najgłośniej. Jeszcze mocno do końca. Jedno, dwa pociągnięcia. O, i są już na mecie. Ostatnia i nieostatni ostat. Wiking Berlin. Lukas Polda, Przemysław Smukaszyn, Andrzej Grossman, Jonas Raupach, Max Schreiber, Marcel Galian,
Jan Kucharski, Tomiasz Stół, Sternik, Daniel Keller, Zajt, Zerbkę. Kawa na Inga Berni. Kucharski. Brawo, BTW! I
trzecie dziewczynko z drugiego Towarzystwa Wioślarskiego, a zatem wszystkie ósemki kobiece są już na mecie i możemy za chwilę podać oficjalne wyniki. Miejsce pierwsze w tej chwili, Lotto Bydgoszcz, 8 minut, 2 sekundy, 56 setnych. Czekamy. O miejsce trzecie pomiędzy dwójką Joanna Wrócka, Sebastian Szypuła na pierwszym torze i Aleksandra Góra, Mariusz Kujawski. Zdecydowane zwycięstwo dwójki na pierwszym torze, a zatem 1-0 dla osady Zawiszy. Będą robić taki... Taka rywalizacja klubowa, bo zarówno jedna, jak i druga dwójka to reprezentanci Bydgoskiego Zawiszy. I rozpoczął się pierwszy bieg finałowy. Przypominam, pierwszy to Barta Mikołajczyk, Dawid Kusto, drugi Karolina Naja, Rafał Rosolski. I prosimy o gorący doping. I bardzo zacięta rywalizacja. Oj, chyba fotokomórka będzie musiała rozstrzygać. Już teraz nie podejmy się, kto zwyciężył. Czekamy na fotokomórkę i na sędziów. Pranik. Jeżeli ponownie zwycięży dwójka Ruska Szypuła, to rozstrzygnie się już miejsce trzecie, ale Górka z Kujawskim nie mają do wygrania. Ale wyraźnie, wyraźnie. Dwójka Joanna Wrócka, Sebastian Szypuła pokonuje swoich klubowych partnerów, czyli Aleksandrę Górną i Mateusza Kujawskiego. Tym samym dwójka Joanna Wrócka, Sebastian Szypuła zajmuje trzecie miejsce, a czwarte Aleksandra Górna i Mariusz Kujawski. I za chwilę przekonamy się, czy będziemy mieli jeszcze trzeci bieg, czy już drugi wyłoni triumfatora biegu reprezentacji. I ruszyli, kochani. I teraz prosimy o głośny doping dla wybuchów osad. Kto zwycięży? Mikołajczyk. Kusto na pierwszym torze, czy Naja Rosolski na drugim? Ani zaraz się przekonamy. Ja to trochę patrzę z boku, ale mi się wydaje, że jednak tak jest. Beata Mikołajczyk i Dawid Kusto. Zdobywa Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Tu, na torze pierwszym reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji. Na torze drugim reprezentacja Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. To pierwszy chyba taki przypadek. Jak słyszę, tak było ustalone w protokołu, ale osady stanęły odwrotnie, czyli na pierwszym stanęła osada szkolenia sił połączonych NATO, natomiast na drugim Komenda Wojewódzka Policji. I prosimy o głośny doping. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rywalizacja w tych spoczywodziach. Właśnie, i doping numer policji. Oj, uwaga, to będzie bardzo zdarzenie. Uwaga, bo będzie pomost. I już, policja już jest na miejscu. Sternik trzymał zawsze lepiej górę, aniżeli centrum szkolenia, gdzie groziło to katastrofą, ale udało się zatrzymać łódkę. I ruszyli. I prosimy o głośny doping dla obydwu osad, zarówno Komendy Wojewódzkiej Policji, jak i Siły Narodowej NATO. I teraz Matuszak patrzy też, kiedy nie dojadł, czy tam wszystko w porządku, czy nikt nie uderzy. Tak długo remontowane. Także naprawdę dwie bardzo mocne osady rywalizują o wieczysty puchar.
Przyjechali tutaj na 23. Wielką Wieszlarską.